Cześć, Albin ze strefy kulturalnej jazdy.pl. Mimo że jest już późno, bo po 21:00, postaram się dzisiaj jeszcze zająć tematem krawężników. Pęknięty zderzak, porysowana, obdarta felga. Nikt nie lubi, kiedy jego auto jest zaszpecone, zwłaszcza że można temu zaradzić. Nic nie jest na wieki, ale jeżeli będziemy o to dbać, będzie nam służyć po prostu. Krawężnik okazuje się być zmorą przy parkowaniu. Dlaczego? Ponieważ większość z nas parkuje tak, że to nie zderzak jest najbliżej krawężnika, a opona do niego dotyka. Jest to dobre i niedobre rozwiązanie. Dobre, bo parkując w ten sposób sprawiamy, że na parkingu zostaje więcej miejsca na ewentualne manewry dla innych aut. Niedobre, dlatego że gdzieś, kiedyś będziemy parkować pierwszy raz na jakimś innym parkingu i wtedy może się okazać, że krawężnik jest nieco wyższy, a my po prostu uszkodzimy sobie zderzak. Ile centymetrów może mieć krawężnik? Według rozporządzenia ministra od 8 do nawet 18 cm. Dlatego nie warto ryzykować, jeżeli nie jesteśmy pewni, po prostu zaparkujmy tak, by zderzak był przed krawężnikiem. No oczywiście, jeżeli uszkodzimy zderzak w wyniku po prostu złego parkowania, no nie możemy mieć do nikogo pretensji, jak tylko do siebie. Dojeżdżając, wjeżdżając z chodnika, musimy robić to powoli, oczywiście robimy to na własne ryzyko. Na egzaminie musimy zaparkować tak, żeby samochód mieścił się w polu wyznaczonym przez egzaminatora. Oczywiście, jeżeli zaparkujemy tak, że zderzak będzie wystawał poza to pole, pałki się przewrócą, a my za jakiś czas będziemy mieć powtórkę z rozrywki, ponieważ egzamin zostanie oblany. Jak powinniśmy zjeżdżać z chodnika przez krawężnik? Najlepiej nie robić tego prostopadnie, zwłaszcza jeżeli nasze auto jest dociążone. Najlepiej robić to po skosie lub korzystać po prostu, jeżeli jest gdzieś lekki uskok, aby ułatwiło nam to wjazd na chodnik. Musimy przede wszystkim robić to powoli. A co jeżeli parkujemy dojeżdżając do krawężnika? Wtedy tak samo zachowujemy się tak samo, jak dojeżdżając do ściany. Najlepiej wtedy poćwiczyć sobie wcześniej. Trening czyni mistrza, a my powinniśmy wiedzieć, siedząc w środku, gdzie nam się maska włączy. Poznanie, lepsze wyczucie naszego auta będzie miało na pewno wpływ na późniejsze parkowanie, które będzie przyjemnością, a nie czymś, czego się boimy. Kultura, bezpieczeństwo, porady, przepisy i wiele więcej znajdziecie na www.strefakulturalnejazdy.pl.